Szanowni Państwo, ostatnim gościem w dzisiejszym programie jest dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu, pan Janusz Atłachowicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, zastanawiałem się, od czego tą dzisiejszą naszą rozmowę rozpocząć, ale to taki szczególny dzień, 8 marca to Święto Kobiet. Patrząc na personel szpitalny, kobiety są górą. No, jest to zawód bardzo sfeminizowany, zarówno ze strony lekarskiej, a już pielęgniarskiej to w ogóle, więc w tym szczególnym dniu chciałbym właśnie złożyć, wprawdzie już to wysłałem też drogą mailową, ale serdecznie życzenia zdrowia w systemie zdrowia, miłych pacjentów, trochę wdzięczności z ich strony za tą ich ciężką pracę przy ratowaniu życia i zdrowia, plus jeszcze sympatię tych mężczyzn, których mają w pobliżu. Myślę, że to by było satysfakcjonujące dla nich, jeżeli my będziemy dla nich tym, którzy przyniesie im trochę ulgi, zadowolenia i życzeń. Wszystkiego dobrego z okazji Święta Kobiet. My jesteśmy wdzięczni nie tylko jako telewizja, ale jako mieszkańcy wszystkim kobietom, wszystkim medykom za to, co robicie dla nas, żeby nie było wątpliwości. Dlatego też w trosce o Was zapytam się, jak wygląda na dzień dzisiejszy kwestia szczepień grupy zerowej. W tej chwili wyszczepialność w szpitalu jest gdzieś na poziomie 65%, ale w tej chwili od dnia dzisiejszego rusza jeszcze kolejna możliwość zaszczepienia się osób z grupy zerowej. Dlatego też dzisiaj jakby wysłałem na skrzynki mailowe informacje o tym, że można się zgłaszać ci, którzy przegapili, ci, którzy na przykład nie mogli ze powodów stanu zdrowia albo mieli jeszcze jakieś swoje obawy, no to jest możliwość zaszczepienia się, dlatego taki krótki komunikat, informacje, żeby do 11 marca jeszcze się zgłaszać, bo mają ten przywilej, że są w grupie zerowej i mogą być wyszczepieni. Panie dyrektorze, zadaję wszystkim moim rozmówcom w dniu dzisiejszym to podstawowe pytanie, patrząc na wyniki ogólnopolskie, chociaż one 8 marca nie są takie złe, ale myślę, że we wtorek będzie już trochę gorzej. Proszę powiedzieć, jak wygląda obłożenie miejsc covidowych w sieradzkim szpitalu na oddziała, które Państwo macie? Znaczy mamy oddział 11-łóżkowy, tak zwany ojomowski, i tutaj jest generalnie 4-5 pacjentów. Oczywiście to się waha stopniowo, ale na razie jakby nie widać takiego wzmożonego jakby obłożenia. Na tym drugim oddziale praktycznie blisko 100% obłożenia jest, bo to jest 16 łóżek i tam jest różna ilość pacjentów, 14, 12, 15. No i mamy jeszcze jeden oddział 20-łóżkowy w Warcie, to jest psychiatria i tam też jest w granicach 15-16 pacjentów, czyli nie mamy jeszcze jakby takiego pełnego zapełnienia, no i obyśmy go nie mieli. Jak wygląda kwestia dostępności rezerw, jakie macie ze stanowiskami respiratorowymi i dostępność do tlenu? Nie potrafię tego powiedzieć, ale chodzi mi o to dotlenianie organizmu pozaustrojowe. Jak to wygląda? To znaczy z tym nie mamy problemu, dlatego że mamy ilość respiratorów oraz tych urządzeń, które dostarczają duże ilości tlenu do pacjenta, co jest w dobie walki z COVID-em bardzo potrzebne. Z tym problemu nie mamy, dlatego że zarówno instalacja, jak i posiadany zbiornik gazu wystarcza nam na to, żeby mieć ciągłe zapewnienie dostawy tlenu. Panie dyrektorze, zapytam jeszcze o jedną ważną rzecz. Są osoby, które chorują nie na COVID, ale na wiele, wiele innych chorób, które nie mogą czekać. Mówię tu o chorobach przewlekłych, typu onkologiczne, serca, osoby po udarach i tak dalej, które chcą dojść do sprawności fizycznej jak najszybciej i czują się w jakiś sposób zagrożone. Czy wyczuwa pan, że wiele osób czeka z tym na lepsze czasy? Ze statystyki roku 2020 widać, że jest to około 30% mniej pacjentów niż było w czasie przed COVID-em. No myślę, że wiosna spowoduje, że ta skłonność do korzystania będzie większa, no bo zaniedbanie, odwleczenie pewnych rzeczy, no niestety może pogorszyć ten stan zdrowia. Pacjentów zapraszamy, myśmy się już nauczyli funkcjonować, z tym wszystkim odpowiednio stosować bariery, więc na pewno bezpieczeństwo pacjenta w tej chwili jest zdecydowanie lepsze niż jeszcze to było miesiąc, dwa, trzy miesiące temu. No nie da się ukryć, że ten koronawirus jest dosyć
takiego określenia, żyje wstrętnym zarazkiem, który, że tak powiem, nie jest bardzo powtarzalny uciążliwy. i, powiedzmy, bardzo Wirusem. różnie działa na różnych ludzi. Stąd, że tak powiem, taki kłopot dla naszych medyków, żeby go skutecznie zwalczać. Bardzo dziękuję za tę krótką rozmowę, bo wiem, że ma Pan jeszcze kolejne ważne w dniu dzisiejszym spotkania. Korzystając z okazji, myślę, że jeszcze raz życzymy wszystkim kobietom przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i dobrego dnia. No i chyba tego, żebyśmy jako mężczyźni pamiętali o kobietach przez cały rok, a nie tylko dzisiaj, bo takowi również są. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze za rozmowę. Państwa gościem w dniu dzisiejszym był dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu, pan Janusz Atłachowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia.